Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest środa, 1 czerwca. Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętego Justyna Męczennika. Dziś również jest Dzień Dziecka. I ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsza Ewangelia to modlitwa Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jest to najdłuższa modlitwa w całym Nowym Testamencie. I celem tej modlitwy nie jest zaprezentowanie jakiegoś takiego schematu dobrej modlitwy, tak jak to w przypadku modlitwy Ojcze Nasz, ale Jezus modli się o jedność. W momencie, kiedy wiesz o tym, że masz za moment pożegnać się z kimś, kto jest dla ciebie ważny, to nie chcesz mówić o bzdurach, o niepotrzebnych rzeczach. Nie chcesz się rozdrabniać, ale chcesz trafić w sedno, powiedzieć o tym, co jest najważniejsze. I Jezus właśnie mówi, że najważniejsze dla Niego jest to, aby Jego apostołowie, aby Jego uczniowie stanowili jedno. Wzorem tej jedności jest więź. Więź pomiędzy Ojcem i Synem. Jezus mówi, tak jak Ojciec miłuje mnie i ja miłuję Ojca, tak samo chcę, żebyście wy mnie miłowali i żebyście siebie miłowali nawzajem. Jest to wzór takiej dobrej relacji, która nie jest oparta na jakiejś zazdrości, na przepychance, na podejrzliwości, ale na otwartości, nawet na to, że jesteśmy różni. W Kościele funkcjonuje takie powiedzenie, że jest to jedność w różnorodności albo różnorodność w jedności. Chodzi o to, że mimo, że jesteśmy różni, to stanowimy jedno, skupiamy się wokół Pana Jezusa. I wcale nie chodzi o to, że teraz mamy być wszyscy pod linijkę tacy sami. Wręcz przeciwnie, to jest bogactwo Kościoła, że są różne duchowości, różne, że tak powiem, formacje, ale wszyscy skupiają się wokół Pana Jezusa. On jest gwarantem tej jedności. Oczywiście chodzi o to, żeby nasze relacje nie były czysto formalne, żebyśmy nie mieli tego na papierze, w kancelarii, żebyśmy nie mieli tego na pergaminie, tak jak dawniej, albo nawet na tablicach kamiennych, żebyśmy mieli tę więź wypisaną w naszym sercu. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś wielokrotnie mówił o takiej swojej obawie, czy przypadkiem nie sformalizowaliśmy naszego Kościoła. W takim sensie, że tylko karteczki, potwierdzenia, gdzieś stempelki, jakieś zezwolenia. Mało jest być może takiej przestrzeni, w której chcielibyśmy zostawić dla Ducha Świętego. Mówimy niby, że to Duch Święty działa. No dobrze, ale my chcemy to wszystko mieć czarno na białym. Jest to pewne ryzyko. Jest to pewne ryzyko, które polega na tym, że ufamy drugiej osobie, ufamy, że ona jednak otworzy się na działanie Ducha Świętego. Może nas oszukać, ale oszukanie w tę stronę, że powiedzmy otworzymy się na kogoś i ktoś powiedzmy to wykorzysta, jest lepszym powiedzmy takim zaufaniem i ryzykiem niż to, kiedy sformalizujemy, kiedy kogoś włożymy w klatkę i powiemy, nie masz innego wyjścia, musisz postępować tak, jak jest z góry ustalone. Przypomina mi się, kochani, również wypowiedź mojego wychowawcy z niższego seminarium, ojca Piotra Bujnowskiego, który jest w Afryce, pracuje jako misjonarz, który kiedyś powiedział przed ślubami wieczystymi do nas podczas drugiego nowicjatu. Powiedział, że cokolwiek robicie, musicie to kochać. Mówi, on dał swoje świadectwo. Cokolwiek przełożeni mi powierzyli, nawet coś, czego nie lubiłem albo nie rozumiałem, wiedziałem o tym, że muszę to pokochać, że ludzi, których Pan Bóg mi powierzy, muszę ich kochać. Jeśli nie będę kochał, to wówczas będę się strasznie męczył i oni będą męczyć się ze mną. I nie będę szczęśliwy, ani nikt nie będzie szczęśliwy ze mną. Więc kochani, kochajmy się nawzajem. To jest całe, gdybyśmy całe Pismo Święte chcieli stracić w jednym słowie, to byłoby to słowo kochaj. Kochaj Boga ponad wszystko i bliźniego tak jak siebie samego. Albo Jezus jeszcze rozszerza, kochajcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem. Na zakończenie, kochani, zanim przekażę Boże błogosławieństwo, to chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenie wszystkim dzieciom, tym małym i tym wielkim, wszystkim tym, którzy czują się dziećmi, dziećmi Bożymi. Życzę Wam, żebyście rzeczywiście pielęgnowali w sobie to, co jest czyste, to, co jest piękne, żebyśmy jako dzieci jednego Ojca szanowali się nawzajem. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.